Proszę Państwa, jesteśmy na balu karnawalowym Klubu Integracji Europejskiej. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o... Który raz już jesteście na danym balu? My jesteśmy już trzeci raz, trzeci rok w Klubie Integracji Europejskiej i trzeci raz na balu. Także jesteśmy zaszczyceni i bardzo cieszymy się, że możemy dalej tutaj uczestniczyć następny rok. No i myślę następny i jeszcze następny. Proszę powiedzieć, ponieważ już możecie porównać, który bal był najciekawszy na tej przestrzeni tych trzech lat, jakby nie było. Czy co roku dany bal ulega pewnym modyfikacjom, zmianom? Czy jest moc atrakcji na danym balu? Mi się wydaje, że każdy jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Co roku coś tam jest, dzieje się innego, nowego, dochodzą nowi członkowie też do klubu. Dzięki temu możemy poznać nowe osoby, nawiązać nowe relacje i znajomości, także biznesowe. Więc wydaje mi się, że każdy jest wartościowy. A czym pani kierowała się, jeżeli chodzi o dzisiejszą stylizację? A jakimi kategoriami? Dlaczego pani postawiła na czerni w tym roku? Ja generalnie bardzo lubię klasykę, uwielbiam czarne kolory. W tym roku też postawiłam na klasykę. Sukienka myślę, że jest adekwatna do danej uroczystości, z lekkim połyskiem, dodatki złota, czyli klasyka, którą bardzo uwielbiam. I bardzo dobrze się w sukienkach długich czuję. Czyli dzisiaj państwo jesteście bardziej prywatni jako goście, a nie jako jedna z firm zapewniających słodycze na tej czy innej gali. Tak, jak najbardziej. Korzystamy właśnie z okazji, że nie zawsze zabezpieczamy ewentualnie właśnie w słodycze, czy no, w naszym przypadku najczęściej tort, ale też musimy się troszeczkę skorzystać z tej trochę prywatności i też skorzystać z tych dobrotliwości, załóżmy, że pobawić się, korzystać z tego pięknego w ogóle zwyczaju, tej tradycji, załóżmy tutaj już chyba, że bal ten karnawałowy taki rok w rok w tym, tutaj w tym miejscu, tak też dosyć ciekawy, także... Piękne miejsce, tak jest. A co chcielibyście państwo życzyć z okazji karnawału? Z okazji karnawału chcielibyśmy życzyć wszystkim przede wszystkim szampańskiej zabawy, cudownych wrażeń, nowych wartościowych znajomości, nie tylko biznesowych, ale też takie, które się łączą tak naprawdę z przyjaźniami nawiązanymi w klubie, bo takowe też mamy od 3 lat. Na samo zakończenie chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Bywacie na różnych balach karnawałowych, a czym dany bal wyróżnia się? Czy to prawda, iż na tym balu wszyscy ze wszystkimi się znają? Ja uwielbiam wszelkie bale, jeśli chodzi o Klub Integracji Europejskiej, ponieważ tutaj panuje taka rodzinna, fajna atmosfera. Sama pani prezes Basia Jączek jest tak ciepłą, fajną osobą i tą atmosferę ona mi się wydaje, że wprowadza też tutaj na wszelkiego rodzaju spotkania, czy właśnie na bal. Jest przyjemnie, jest miło, jest ciepło. Można się oderwać troszeczkę też i od biznesów i porozmawiać po prostu. Dokładnie. Porozmawiać o rzeczywistości dnia codziennego. Tak. I porozmawiać o tak błahych sprawach, które bo na dobrą sprawę, jak przychodzimy na tego typu imprezę, no to też chcemy się troszeczkę wyluzować i odpocząć. Nie tylko rozmawiać o biznesie.